Trudny rok najlepiej pożegnać z przytupem. Tego chcieliśmy w 2020 roku, ale pandemia nie odpuszczała. Teraz wszechobecny kryzys utrudnia organizację wielkich imprez. Wiele miast w Polsce rezygnuje z miejskich sylwestrów. W Głogowie taki zaplanowano, chociaż w nieco okrojonej wersji. Zapraszamy mieszkańców na bulwar Nadodrzański, Sylwestra. Od 23:00 przez półtora godziny DJ będzie przygrywał przebojami z minionego okresu. O północy spotkamy się razem, złożymy sobie życzenia noworoczne. Aczkolwiek w tym roku nie będzie fajerwerków, nie będzie pokazu laserowego. Niemniej jednak każdy, kto będzie gdzieś w okolicy albo na jakiejś domówce tu w okolicach Starego Miasta, każdy jest mile widziany. Szacuje się, że w ubiegłych latach pokaz laserowy w Głogowie pochłaniał około 30 tysięcy złotych. To zatem spora oszczędność. Na taką nie zdecydowali się w Polkowicach, gdzie mieszkańcy zostali zaproszeni na pokaz sztucznych ogni i to mimo faktu, że od kilku lat miasta odchodzą od fajerwerków po apelach obrońców zwierząt i osób chorych. Chcieliśmy poznać szczegóły wydarzenia, ale w polkowickim ratuszu nie znaleźli dla nas czasu. Tymczasem policja apeluje, aby witając nowy rok pamiętać o rozsądku. Pamiętajmy, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi, których nieumiejętne używanie czy też nieostrożne używanie może doprowadzić do tragedii, do zranień, poparzeń, pożarów, a nawet śmierci. Pamiętajmy, aby używając petard robić to trzeźwo, aby dzieci, które są przy nas, były bezpieczne. Róbmy to wszystko zgodnie z instrukcją, która powinna być załączona na opakowaniu. Z dala od osób, którym moglibyśmy zrobić krzywdę. Mundurowi przypominają też, że sprzedaż fajerwerków osobom niepełnoletnim jest zabroniona i grozi za to kara nawet 2 lat więzienia. Zgodnie z obowiązującym prawem fajerwerków możemy używać 31 grudnia oraz 1 stycznia. Wcześniejsze używanie środków pirotechnicznych, próbowanie środków pirotechnicznych jest zabronione karą. Również jeżeli mamy jakieś pozostałości po Sylwestrze, również nie powinniśmy ich odpalać, gdyż możemy zostać ukarani. Zadbajmy zatem o to, aby bawić się jak najlepiej i bez problemów rozpocząć nowy 2023 rok.